Jesteśmy już po meczu reprezentacji Polski z Francją. Polska kończy swoją przygodę z Mistrzostwami Świata, ale można powiedzieć, że jesteśmy w odrobinie lepszych nastrojach niż przy poprzednim spotkaniu. A jak graliśmy z Francją? Jak w ogóle te Mistrzostwa Świata wyglądały dla biało-czerwonych? O tym będziemy rozmawiać za chwilę. Dzisiaj jest ze mną podobnie Kamil Chmielewski, Warszawa codziennie. Witaj. Cześć. Ja nazywam się Kamil Kieropa, oczywiście piłkarski.świat.com. Trochę ochłonęliśmy, bo jesteśmy właściwie już ponad 24 godziny po tym spotkaniu Polski z Francją. Myślę, że na gorąco ciężko byłoby zebrać takie wnioski różne odnośnie występu biało-czerwonych na tym mundialu. Natomiast jak już tak... Sekunda, może dla nas było ciężko, ale dla Roberta Lewandowskiego nie. No, chciałem to tylko przejść później, ale widzę, że już musiałeś. Ale to po kolei, na początek. Twoje wrażenia po meczu z Francją, okazało się, że jednak potrafimy coś grać w piłkę. No właśnie, okazało się, że niepotrzebnie chcemy udowodnić sobie i całemu piłkarskiemu światu, tak jak mamy piłkarski świat, że my tylko defensywnie laga. I kontra jakaś laga. Z dwoma piłkarzami laga. I laga od bramkarza i to wszystko. Najlepszą obroną jest atak, od początku zawsze nam to mówiono i powinniśmy tak robić. Tak przychodząc po kolei o tym meczu, najpierw pierwsza połowa była zdecydowanie lepsza w moim mniemaniu od drugiej w naszym wykonaniu. Przede wszystkim podobało mi się, że poki obrony rzeczywiście wahadła dawały radę i Matty Cash dawał sobie radę z Kylianem Mbappé, co wcale nie było łatwe. I Bereszyński też jak zwykle solidny występ. Mhm. No tak, właśnie tego się obawiałem, bo wiadomo, Dembele jest takim piłkarzem, że jak wejdzie w mecz dobrze, jeden, drugi dribbling. No właśnie, bo można było się śmiać, jaki Dembele nam się dzisiaj wylosuje, bo ma taką formę... Tak, ale to nie tylko zasługa tego, jak się wylosował, myślę, że zasługa jego rywala, tak, czyli że Bereś super, super zagrał, nie pozwolił mu się rozwijać, zahamował go, no ale no tak jak powiedziałeś, z drugiej strony mają drugiego i lepszego zawodnika, który po prostu... To jest klasa w sama sobie. Kosmika. Tak, który zrobił tą właśnie wynik, tak? No przy nim, jak on ma piłkę, jak on strzela, to wszystko wydaje się takie łatwe, nie? Łatwe, tak, tak, że piłka nożna jest właśnie prosta gierka. Zostawiasz trzeba mu tylko dostać te miejsca, tak jak przy tej bramce. No i... tak gdzieś miało około, ja wiem, 50 centymetrów. Tak, i potrafił uderzyć. Tak, to mówimy o... Ale też stoperszy, powiedzmy, Klik zrobił na mnie tym razem lepsze wrażenie. Nie spodziewałem się, że to powiem, ale zrobił na mnie lepsze wrażenie niż no, Kiel. No właśnie, bo myślałem, że będziesz chciał pochwalić i jednego, i drugiego. Znaczy, Kiel, mam z nim ten kłopot, że zarówno w meczu z Argentyną miał wkład przy jednej z akcji, która była groźna dla nas trzech piłkarzy i przy meczu z Francją przecież to on był ten, który zawalił bramkę Oliviera Giroud. Tak, tak, dokładnie. Znaczy ja przed turniejem i w trakcie turnieju, jeżeli miałbym wybierać między Bednarkiem, który grzeje ławę, tak, a Kiwiorem, który regularnie występuje. To jest coś oczywiste. Oczywiste, ale jeżeli byłbym selekcjonerem, jestem z tymi piłkarzami na treningu na co dzień, no to bym widział. Ja nie byłem, ty nie byłeś i wielu innych Polaków nie było, ale więc mam tylko nadzieję, że... Doświadczenie Bednarka tutaj było lepsze, te naszej reprezentacji w takich meczach? No drugi właśnie z topper pokazał, że tutaj doświadczenie się liczyło. Tyle mówiliśmy, że trzeba odstawić tych starych przed mundialem. Właśnie, jeżeli mielibyśmy teraz właśnie porównać, to tak sobie możemy porównać właśnie Bednarek, Kiwior, Bielik z Krychowiakiem, Grosicki, który wszedł na 5-6 minut, ale też można porównać, że po prostu odważnie, tak, nie bał się. Krychowiaka miał pewnie jednak zastrzeżenia, bo już zwłaszcza w drugiej połowie pokazał, że to... Przykro mi to mówić, ale to po prostu już nie jest ten poziom. No nie siadł, po prostu miał w nogach trzy mecze poprzednie. On naprawdę przejmował te piłki. Znaczy w pierwszej połowie okej. Niepotrzebnie się utrzymywał, tak. No już po prostu
nie oszukamy pewnego czasu, tak? To ten jest piłkarz, moment, gdy lewy nakrzyczał na niego po jednej właśnie z ale on był, akcji. Ale on był sam, tak? Bo w poprzednich meczach właśnie Czesław Michniewicz robił, że była dwójka pomocników defensywnych, tak? A on na flance wyszedł sam, więc nie za bardzo po prostu miał komu podać, więc on musiał wszystko samemu i odbiór piłki i podawać. No przechodzimy tak pozycja po pozycji się ułożyło, to może przejdźmy do tych skrzydeł i do pomocy. Najpierw może skrzydła, bo niektórzy narzekali na nasze skrzydła, ja mimo wszystko za ten mecz z Francją wyróżniłbym Jakuba Kamińskiego, bo zwłaszcza na przykład pod koniec pierwszej połowy dał nam taki sygnał po stracie bramki, że nie trzeba wcale się cofać. Tak, on tam dwie akcje miał w ostatniej fazie. Tak. Widać, że ma ten tryb i ma szybkość, tylko trzeba mu pozwolić. No to jest regularna gra właśnie, tak, zachód i tak dalej, więc właśnie tutaj chłopaki pokazali, że jeżeli tylko trener pozwala im, żebyśmy pociągnęli trochę do przodu, więc oni pokazują, że potrafią tak zagrać, ale z drugiej strony Frankowski bardzo dobrze że zagrał, tak? Przecież on w tej lidze gra, no to kto miał zagrać, jak nie on? I mi się wydawało, że dobrze zagrał też. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że Kamil Krosicki last dance, jeżeli chodzi o wielkie turnieje, a w 5 minut zrobił trochę więcej zagrożenia niż nasi wszyscy skrzydłowi w całej fazie grupowej. No właśnie pokazał młodym, tak, że nie ma co się bać, tu trzeba po prostu wejść. Odpalił te swoje słynne turbo. No tylko, że wiesz, no, on wszedł i tak naprawdę nie miał nic już takiego na jego plecach, że nie się działo, presji, że jakby zawalił nawet, no to coś by się stało, tak? Było 0-3, tak. No więc trzeba on chciał. Że to właściwie po jego akcji mieliśmy rzut karny. Tak. I nie tylko jeszcze przed tą akcją, on tak samo, no mówię, dwie akcje miał super, tak? Dribbling, szybka piłeczka, podanie celne, no to tu chodzi w piłce, tak? O to tu chodzi. To tak, skrzydła, środek pomocy, to już o Krychowiaku powiedzieliśmy, jako ten taki defensywny, no ale mamy też tych bardziej ofensywnych. O ile Szymański według mnie zanotował dość przyzwoity występ, bo i potrafił się kreować akcje, i potrafił się cofnąć. Były takie sytuacje, jak się zatrzymywał nawet samego Mbappé przed reakcją ofensywną. Ale ogólnie Szymański w całym turnieju pokazał... Mamy właśnie wrażenie, że trochę za mało czasu został w tym turnieju, bo w jednym meczu potem nie zagrał, tak? Tak. Ale właśnie wtedy, kiedy Czesław Michniewicz dawał mu ten czas, to pokazywał jasny sygnał trenerowi, halo, ja jestem w dobrej formie. No i niestety, ale muszę to powiedzieć, mam nadal kłopot z Piotrem Zielińskim. Dalej? Tak. Dla mnie rewelacja. Znaczy, mecz był okej, ale nie mam takiego wrażenia, że w przekroju całego turnieju pokazałby, że on mentalnie może wyrosnąć na jakby nowego litera tej karty. Nie, no wiadomo, no w całym turnieju nie. Pamiętajmy, że jest to Zieliński, tak, który zawsze w tej reprezentacji nie zawsze dawał nam to, co byśmy od niego oczekiwali. Ale to jednak... Znaczy też, żebyśmy nie byli zrozumiały, żeby nie był zrozumiany źle, Zieliński, nie wyobrażam sobie kadry bez Zielińskiego jako takiej, tak? Tylko chodzi mi o to, że Nie wiem, czy jest gotowy, żeby na przykład przejąć. Ja rozumiem. No właśnie opaskę, żeby przejął, tak? O to ci chodzi. Nie, no ja rozumiem. Tyle, że no mówię, no ja zawsze krytykowałem Zielińskiego. Ja starałem się go bronić, a ten turniej mi sprawił. A dla mnie właśnie w drugą stronę. Zawsze go krytykowałem, a turniej pokazał, że jednak chłopak jest na dobrym poziomie. No zobaczymy, może Mistrzostwa Europy trochę mnie prowadzą na inne tory. Znaczy na początku, żeby się tam dostać, to musimy przejść przez kwalifikacje. Pamiętajmy o tym. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko to będzie jakby takie odhaczenie tych eliminacji, no zwłaszcza, że tam będzie znowu więcej reprezentacji, więc... No i zostaje ten jedyny Robert Lewandowski. No i tutaj też mam taki mały znak zapytania. Dwie bramki niby, dwa rzuty karne. Powiedzmy, że tak w zasadzie to trzy, no bo jeden rzut karny powtarzał. No tak. Jedna asysta właśnie przy golu Piotra Zielińskiego, ale generalnie w tym turnieju widać było, że coś mu to kucza. Dokucza mu to, co powiedział w tym wywiadzie na szybko pomeczowym, że jego nie cieszy gra defensywna, tak? To jest po prostu lew, który stoi w polu karnym, oczekuje od
kolegów, żeby jemu podali piłkę i on już wie, co z tą piłką trzeba zrobić, tak? A żeby on się cofał na nasze pole karne, zastawił się, no i gdzie on ma? No tak, to wiadomo to... od dawna, jak pisze, to nie jest ten lewy, który daje nam... No właśnie. Wyniki, że on musi mieć trochę też wsparcia w ofensywie. Natomiast co tutaj wypowiedzi, mam wrażenie, że to jest drobny kłopot też tych wypowiedzi szybkich, pomeczowych. Nie do końca chyba powiedział, co miał na myśli. Potem, a mnie się wydaje, że powiedział to, co miał w osób próbuje interpretować tą wypowiedź, no i niepotrzebnie. Na różne strony. Tak? No i właśnie to niepotrzebnie mi się wydaje. Interpretować to sobie możemy wiersze autora, który już sobie umarł, wiesz, tak? A to jest piłkarz. 7 sekund ciszy przy brzęczku, no to one zdecydowały o jego zwolnieniu. Tak się... No i myślę, że tu też może coś być. Tak? Właśnie chciałem cię o to dopytać. Czy to była konkretna docinka w stronę Michniewicza i może zadecydować mimo wszystko o jego zwolnieniu, mimo tego wyniku historycznego jednak? No i co z tego, że wyniku? No, pamiętajmy, że Brzęczek tak samo miał wyniki. W ogóle, dobra, najpierw ci odpowiem na pytanie. Nie mam zielonego pojęcia, co zrobi prezes, bo są... Teraz bo są, ma kilka dni na decyzję, tak? Tak, bo są w ogóle różne głosy, tak? Jedni mówią, że jak, że miał coś w tym zapisie, że jak awansuje do 1/8 finału, to automatycznie mu się przedłuża. Tak. Drudzy mówią, że nie ma takiego zapisu. Teraz. Tak, w ogóle to jest chore, że nie wyjdzie prezes i nie powie, tak? Osobny wątek nawiązać. Tak, to jest chore dla mnie. Skoczyliśmy chyba wątek, więc możemy powiedzieć, że teraz w całym BZPN jest duże zamieszanie. Tak, bo powinien albo dyrektor, rzecznik prasowy Kuba Kwiatkowski wyjść i powiedzieć, jak to wygląda, albo prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głosy, że bo to właśnie, nie wiadomo, nie to czyta, albo tamto. Że prezes nie czyta, to trochę jest dla mnie... No takie to oni nie wiedzą, pokazane. Czy to oni podpisują. No nie, no właśnie. Tak to trochę wygląda. Robimy z nich jakiś, no nie wiadomo kogo, więc nie, to brzydko w ogóle. Jeszcze jak już jesteśmy przy selekcjonerze, chciałbym powiedzieć, bardzo brzydko się zachował selekcjoner na konferencji pomeczowej. W sytuacji z cytatami. No, tak, no dziennikarz ma taką pracę, wykonuje taką pracę, że jest naprawdę to jakie to, pytanie to zada, być to kwestia po chamsku się zachował. Ja chcę tutaj opleszonej twierdzy. Tak, i to było przy poprzedniej selekcji. A dla mnie Brzeczek Bistu od razu się pokazał. Pierwsze słowa jeszcze przed pytaniem dziennikarza właśnie z interli.pl były pierwsze słowa, że on podsumowywał cały turniej po meczu z Francją, że fajnie udało nam się awansować po tylu latach do 1/8 finału. Pamiętam Brzęczek też po kwalifikacjach też mówił, że miał cel utrzymać drużynę w dywizji A Ligi Narodów, no i utrzymał. Miał cel kilku debiutantów młodych do drużyny dołączyć, no i wiemy, że kilku zadebiutowało pod jego wodzą. To samo teraz muszę powiedzieć, że miał awansować na mundial. Awansował, miał do 1/8, ale i to powiedział właśnie, tak? A później trener mu zadaje pytanie z tym Lewandowskim, on go poucza. To jest ten wątek właśnie, co chciałem dokończyć. Symbol tej tak zwanej oblężonej twierdzy, która była też przy poprzednich selekcjonerach. Powiemy z kim, już chciałem powiedzieć konkretne nazwiska, ale nie będę tylko mówił i konkretne tytuły, ale wiemy z kim Michniewicz ma lepiej po drodze, z kim nie, które media są mu bliższe. No tak, no to, ale to każdy wie o tym przecież. I to może jest kwestia tego. Mi wystarczyłoby to, że Michniewicz powiedziałby, że on nie będzie komentował czyjś wypowiedzi, póki bezpośrednio nie porozmawia z piłkarzami. Po pierwsze, to by od razu dużo lepiej wyglądało. A że nie słyszał tej wypowiedzi i tak dalej. Tak, on na gorąco nie komentuje takich. I to by było dużo kulturalniejsze i zrozumiałe, tak? No i PR lepsze, tak? Tak. No. Michniewicz ma trochę takie sytuacje zapalne. Tak samo było chyba po meczu ze Szwecją z dziennikarzem telewizji polskiej Jackiem Kurowskim, gdzie tam też drobna sprzeczka była. No już tam sobie panowie wytłumaczyli tak, podali, po kilku miesiącach, więc może tutaj będzie podobnie. Znaczy ja się bardzo cieszyłem, w ogóle jeszcze przerwę ci, kiedy wybór padł na tego trenera, tak, bo to było dla mnie coś normalne. Chłopak, który
kilka lat temu osiągnął sukces z młodzieżową reprezentacją, tak, że... A sukcesy z polskimi klubami? Znaczy już chodziło o reprezentację, że po prostu młodzieżowców z młodzieżową reprezentacją, która dla mnie nie jest młodzieżowa, bo wtedy, kiedy awansowała, grała na turnieju, chłopaki mają po 23 lata, więc to już są dorośli panowie i po kilku latach on jest selekcjonerem, czyli oni już mają około 25 lat. Jest wszystkie zna. Więc może sobie nawet połowę drużyny wziąć, tak? No jednak wyszło co wyszło. No, zobaczymy, czy następne miesiące nam da co odpowiedź tak naprawdę. No, ja ostatnio mówiłem, że eliminacje, jak rozmawialiśmy prywatnie ostatnio, że eliminacje i same euro mogą nam dać odpowiedź, jeżeli chodzi o weryfikację Michniewicza jako selekcjonera. No tak. Ale może się okazać, że to tylko w ogóle nie dojdzie. Mm-hmm. Bo też dzisiaj wyszedł wątek, nie wiem czy usłyszałeś, o tym podziale premii. Tak, o te 30 ten, milionów tak, złotych. Ale teraz jest na usta wszystkich. Tak, ale tutaj już, też jest kolejne. Ale rzecznik rządu już powiedział, że żaden z piłkarzy to nie dostanie tych pieniędzy. Tak, tych i tutaj pieniędzy. Też dokończę ten wątek, że tu też PR-owo wychodzi bardzo słabo, bo najpierw Kulesza chwali się, tak, że będzie to finansowanie, że polska piłka ratuje. Potem wychodzą informacje, że o tą kasę kłóci się piłkarze ze sztabem trenerskim, już nawet nie do końca wiadomo, jaki ma być. Słabo to wygląda, no nie, no tak. Pierwsze informacje mówiły, że Michniewicz dostanie za dużo pieniędzy wraz z jego sztabem i o to się kłócił Lewandowski. Tak. Nowe informacje o tym, że to wcale nie chodzi o Michniewicza, tylko że Lewandowski nie skacał się na pociąg wewnątrz reprezentacji. Mhm. I to trochę takie te kłócenie się o kas, które właściwie nie dostaną chyba nawet. No nie. To też jest takie... No nie, no jeżeli mamy ufać politykom, bo politycy też różnie z tym bywa, tak? Ale no może się okazać, że rzecznik... politycy usłyszeli już jakieś zamieszanie w tak, sieci. Tak, tak, tak. Rzecznik stwierdził, że to miało być... Czy wyprostuje to w ten sposób, że miało iść jednak na szkolenie. Ale to jest 30 milionów złotych, to ja nie wiem, czy oni im obiecali, nie wiem, to na gębę i tak samo, że nie podpisywali żadnego papieru, to jest dla mnie chore, tak? Oni się kłócili o coś, tak, co, mieli jakieś wirtualne pieniądze, no. Tylko w polską piłkę od lat pieniądze są tak pompowane. No tylko polską piłkę właśnie, no znaczy, i co, no, i sukcesy nie ma. No, tak, no. Efekty są wymierne. Tak, jakie są takie, no właśnie, widzimy. Tak. Po 30 latach cieszymy się z awansu z fazy grupowej Mistrzostw Świata. No ale jaki to był awans, tak? No jakbyś porozmawiał ze swoimi sąsiadami, tak? Porozmawiałbyś... Nie mówiąc, że... Zaczepiają sąsiedzi mnie, no i mówią. No. Jakieś podstawy ma, tak? Są te wszystkie akademie, nie akademie. Oczywiście. Nie ma, nie jest tak, że piłkarskie szkółki, tak, tak. Przecież jak porównamy to z innymi dyscyplinami, no z tenisem, czy z siatką. No nie, jak ktoś chodzi, no nie, jak ktoś się nawet uczy, to nie chodzi do liceum, tak, czy do technikum, tylko jest utworzona klasa drużyny, tak, i oni razem uczą się, jeżdżą na trening, więc nie, no to jest już naprawdę profesjonalne wszystko. Jeżeli potwierdzi się, że rzeczywiście jakieś skrzyty między piłkarzami a Michniewiczem też poszły o pieniądze, no to tak naprawdę ja już... No to już nie będzie chemii między nimi. Nie widzę tutaj przyszłości w tym związku. Tak, choć coś słyszałem, że zrobili sobie panowie kolację pożegnalną i na tej kolacji była super atmosfera. Tak, przez całe skupowanie była fantastyczna atmosfera. Tak. Jak przyszło co do czego, to Lewandowski wali. O właśnie, co do atmosfery. Przypomniałeś mi, chciałem powiedzieć, też tutaj selekcjoner też chamsko się zachował. O. Kolejna rzecz, tak, bo na pytanie jakiegoś tam dziennikarza, dlaczego wszedł właśnie Grosicki i Bednarek, odpowiedział w taki sposób. Dla Grosickiego będzie to pewnie ostatni mundial, więc chciał mu dać na zakończenie zagrać. No to fajnie z jego strony, ale Jankowi Bednarkowi dał kilka minut, ponieważ Janek w poprzednich trzech meczach nie wystąpił ani razu, a siedział na ławie i kibicował drużynie. No to ja rozumiem, że reszta chłopaków, którzy siedzieli na ławie, to nie kibicowała to drużynie. Tak powiedział, powiedział, ja to cytuję, w nagrodę. Okej, ale to ci powiem, to może w ten sposób się on mógł to ująć. Powiemy, w jakiej sytuacji był Bednarek przed mundialem. No wiemy, no że miał kilka miesięcy przerwy i może o to mu chodziło, że Bednarek był dość ważną postacią tej katy mimo wszystko przez ostatnie lata, przez ostatnie sezony.
nie mógł grać w tych ostatnich miesiącach i też jakby nie chcę mówić, że ale to żadne wytłumaczenie, no ja dlaczego próbuję to zinterpretować tak, po prostu ale po mimo swojemu. Wszystko, ale mimo wszystko dla mnie żadne wytłumaczenie, jeżeli ktoś nie ma formy, grzeje ławę w swojej drużynie, jedzie na mundial, bo nie mamy innego lepszego zawodnika, no to i jeżeli wygrywa rywalizację Kiwior z nim... Mieliśmy piłkarzy, którzy grali regularnie w zagranicznych ligach, jak Pukniewicz na przykład, no tak, no i ja pojechali wolał w miejsce Pernarka. Tu się wydaje mi się, trener się bał kolejnego brać piłkarza, który nie ma doświadczenia reprezentacyjnej, więc to mimo możliwe. Tak, mimo wszystko wolał już na tą rezerwę Janka dać, tak, niż kolejnego tak, zawodnika, który ma kilka najbardziej występów. Najbardziej doświadczonych najwięcej pograli Glik i Grychowiak. No i Jędrzejczyk wszedł na koniec meczu z Argentyną, żeby uratować sytuację w defensywie, co dla mnie też było kuriozalne, bo wiemy, jak Jędrzejczyk na co dzień grafice i że lubi łapać żółte kartki i ale wyszło mu. Wyszło mu to na plus. Naprawdę dobry tym występ. Tym razem się udało. Tak, dobry występ. No i Krosik, który zaliczył właśnie te 5-6 minut i miał wkład w sytuację bramkową. No dobra, tak powoli spierając to wszystko do kupy. Ja, jeżeli chodzi ze swojej strony o ten mundial, czysto sportowo mogę powiedzieć, że mam niedosyt. Jak każdy. Ale niedosyt dlaczego? Odcinając to wszystko, co już się dzieje teraz po tym mundialu, to wszystkie całe zamieszanie z kontraktem, z PZPR-em i tak dalej. Niedosyt, bo okazało się, że w meczu na tle mistrzów świata potrafimy kreować akcje, potrafimy grać, a nie tylko La Caponito, co już też jest nowe określenie, chyba już, w polskiej już piłce weszło. A w fazie grupowej, okej, rozumiem granie na wynik, ale co innego jest granie na wynik, a co innego, nie wiem, to liczenie żółtych kartek chociażby do końca meczu z Argentyną. Znaczy ja w ogóle fazę grupową bym podzielił na dwie części, bo pierwszy mecz z Meksykiem, ja rozumiem, że tak Czesław ustawił drużynę, żeby było 0-0, bo wiedział, że są kolejne dwa mecze i gdzieś Meksyk no może tak, tracić punkt. Swoją drogą... Znaczy ja pierwszy mecz to rozumiem chciał na 0, chciał chociaż jak już punkt... patrzymy z biegiem czasu okazało się, że ale ja od razu to z Meksykiem dałoby nam na przykład mecz z Australią w jednej ósmej. No, ale to różnie bywa, może Australia miałaby lepszy dzień, tak? No, no tak, ale wiesz, i może by nas jeszcze ktypanie, ośmieszyła, ale, tak, ale nie. By lepiej wykrętało. Ale ja rozumiem, z bo my wykorzystaliśmy swoje sytuacje, sytuacje a oni nie. No. A oni nie. No a z Argentyną to już lepiej nie mówić, bo już wszystko to nie zostało mieliśmy powiedziane. Żadnych sytuacji i tyle, no i z Argentyną. No i co? No i w takich trochę no i taki nastrojach... przykro, święta będą fajne. Zwłaszcza te Pukniewicza i te tak, na pewno u niego. No zobaczymy, co nam przyniosą następne dni, bo to na pewno tak szybko nie kusznie, opatnie po tym turnieju. No nie, no bo jeszcze trwa, tak, sam więc... turniej jeszcze trwa, więc na pewno będziemy śledzić inne reprezentacje, jak to, kto wygra w końcu ten turniej. No i zobaczymy, co się stanie przede wszystkim z reprezentacją polskiej. O, nawet Kamil w tej chwili sprawdza wyniki, remis. Bo oczywiście trwają mecze. Karne będą. Japonii z Chorwacją w tym czasie, więc co, życzymy przede wszystkim wam, żeby reszta tego turnieju czerpać z niego radość mimo wszystko, okrętając te spotkania. Po poziom sportowy jest się dobry. Obronił, naprawdę, tak naprawdę, super właśnie. Poziom sportowy jest bardzo wysoki. I okazało się, że jednak mundial w środku sezonu mimo wszystko... Musi być. Nie, tak, tak, musi być. Być. Nie był aż taką pomyłką, jak się niektórym wydawało. My się widzimy oczywiście wkrótce, prawdopodobnie już za tydzień. Ze mną był dzisiaj Kamil Chmielewski. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Kamil Gieropa, piłkarskiświat.com. Do zobaczenia. We'll be right back.